Szczęść Boże, coś wam powiem. Pasterz prowadzi swoje stado na pastwisko, by tam mogło zakosztować wolności i posilić się. Tytuł pasterza pasuje również do Chrystusa, bo on swoją trzódkę również posila pokarmem duchowym, swoim ciałem i krwią. To, co wyróżnia Chrystusa od pasterzy, jest jego poświęcenie. Chrystus jako dobry pasterz poświęca swoje życie za owce. Takie podejście u zwykłego pasterza byłoby przejawem głupoty. Przecież one nie są warte ludzkiego życia. Jednak dla Jezusa nasze życie jest najważniejsze i warte wszelkiej ofiary. On o nas mówi: znam owce moje, a moje mnie znają. Czy tak jest faktycznie? To, że Jezus zna nas na wylot, to pewne, ale nasza znajomość Jezusa jest cały czas w powijakach. Z każdym dniem rozwija się i rośnie nasze poznanie Syna Bożego. Nikt z nas jednak nie może powiedzieć, że zna Go w pełni. Są w nas jeszcze takie miejsca, gdzie nie poddaliśmy ich światłu Chrystusa, by On wszedł w te grzeszne fragmenty naszego życia. Po prostu nie oddaliśmy Mu się jeszcze w pełni. Jeszcze nie do końca potrafimy zaufać. Być może jest tak, że nie widzimy dobra, jakie bije od Jezusa. Widzimy tylko to, co sami doświadczamy, wykonując swoje obowiązki. Coś musimy zrobić. Stawić się o konkretnej godzinie w danym miejscu. Możemy poświęcić konkretny czas, ale nic więcej. Podchodzimy do pracy jak do zadania, a nie jak do pasji. I przekładamy to na relacje ludzkie. Wszystko jest wyrachowane. Nauczanie Jezusa prowadzi nas do wprowadzenia zmian. On uczy nas, że wszystko, co robimy, powinno być przeniknięte dobrocią naszego serca. Zobaczmy, że wielkie rzeczy, odkrycia, wynalazki, teorie i dzieła stało się faktem, bo ci ludzie poświęcili więcej niż ktokolwiek inny. Włożyli swój wysiłek, czas, a niekiedy zdrowie i życie, by dojść do nowego etapu w naszych dziejach. A co by było, gdyby z takim samym nastawieniem do ludzi podchodził Bóg? Gdyby słuchał naszych modlitw w określonych porach? Gdyby prośby przyjmował w poniedziałki i czwartki, dziękczynienie we wtorki i piątki, a w środę i soboty słuchałby naszego przepraszania? Oczywiście niedziela jest wolna, bo to dzień święty, dzień odpoczynku. Ale by się wtedy książka skarg i zażaleń szybko zapełniła. Na szczęście tak nie jest i każde nasze, nawet skryte, wołanie zostaje wysłuchane. Chrystus czyni wszystko w wolności, bez przymusu i bata nad głową. Po prostu nie jest najemnikiem w dziele zbawienia. Sam z siebie oddaje swoje życie. Świat jest piękny. Tak piękny, że może zawrócić człowiekowi w głowie. Dobry pasterz mówi, że świat jest pełen oszustów i rozbójników, którzy dla swojej własnej korzyści będą ciągle podsuwać człowiekowi nadzieję złudnej i oszukańczej radości. Pierwsze malowidła w katakumbach przedstawiają Chrystusa jako tego, który na ramionach dźwiga zabłąkaną owieczkę. Ten obraz jest tak mocno przemawiający i obrazujący dzisiejszą Ewangelię, że trudno ją odłożyć bez zastanowienia. Ja jestem dobrym pasterzem, wypowiedziane przez Jezusa ma swoje podparcie w czynach, bo Bóg jest dobry i wszystkich miłuje. Ale ma też owce, które nie są z tej owczarni i musi je przyprowadzić. Być może mówi to o nas, którzy niby jesteśmy blisko, ale może jeszcze poza zagrodą. Prośmy o głębsze przeżywanie Jego pasterskiego zatroskania o nas i o to, byśmy nie dali się porwać i rozproszyć naszemu nieprzyjacielowi. Z Panem Bogiem.